Pani marszałek, Wysoka Izbo, funkcjonujący w moim regionie, w Bielsku-Białej, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego istnieje 23 lata i obok szpitala wojewódzkiego działającego w tym mieście jest jednym z ostatnich pozostałości po województwie bielskim. Uzasadniony niepokój wśród mieszkańców wzbudziła informacja, że marszałek województwa śląskiego planuje zlikwidować ten ośrodek. Dobrze prosperującą jednostkę chce się przekształcić w oddział rejonowy i dzięki takiemu scentralizowaniu dać nierentownej korporacji, jaką jest Katowicki Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Taki sam los ma spotkać ośrodek w Częstochowie. Z całą stanowczością pragnę podkreślić, że nie ma żadnych merytorycznych argumentów, ani finansowych czy gospodarczych aspektów takiego działania. Jednostka w Bielsku-Białej przez lata dzięki determinacji zatrudnionych pracowników wypracowała spory zapas finansowy, który chce się teraz zabrać, roztrwonić i wydatkować centralnie. Region na tym straci, a przyłączenie do Katowic spowoduje zwolnienia pracowników i utratę płynności finansowej przez Bielski Ośrodek Ruchu Drogowego. Ośrodek, którego ostatnie półtora roku egzystencji to ciągłe rotacje dyrektorów, głównie związanych z partią rządzącą, takich jak niedoszły radny miejski w Tychach Łukasz Drob czy Janusz Frejtak, kandydat na burmistrza Lędzin i posła, oczywiście z PiS-u. Wszystko to pokazuje, że w tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie przez Najwyższą Izbę Kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach oraz pilne podjęcie działań w celu utrzymania ośrodka w Bielsku-Białej jako samodzielnej jednostki. Nie od dziś wiadomo, że sprawnie funkcjonująca administracja publiczna stanowi podstawę budowania zaufania obywateli do państwa. Działania Zarządu Województwa Śląskiego co do planowanej likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej to zaufanie skutecznie podważają. Pani marszałek, Wysoka Izbo, czas z tym skończyć. Dziękuję.